Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz z serwisu CGWisdom.pl. W tym filmie chciałbym Wam powiedzieć o najważniejszych nowościach, jakie szykują się w najnowszym V-Ray 5.0. Mówię, że szykują się, ponieważ V-Ray 5 jeszcze nie jest oficjalnie dostępny, ale można zapisywać się do wersji beta i sobie testować. Ale to kwestia pewnie, no nie wiem, czy tygodnia, czy kilku tygodni, ale już niedługo będzie dostępna dla wszystkich. Przynajmniej dla 3S Maxa, nie wiem jak tam ze SketchUpem i resztą programów. Jakiś czas temu też przygotowałem taki artykuł, gdzie opisywałem też te rzeczy, o których będę mówić, więc jeśli wolicie sobie przeczytać po prostu, no to zapraszam na cgwisdom.pl. A jeśli wolicie posłuchać, to teraz będziecie mieli okazję. Postaram się jakoś zbytnio nie przyciągać, tylko wypunktować najważniejsze rzeczy, ale też jakoś tam pokazać je w praktyce, aby wiadomo było mniej więcej, co te nowe funkcje nam dadzą. No bo też dodam na wstępie, że jak dla mnie te nowe funkcje czy zmiany, które zostały wprowadzone, są naprawdę dość, nie wiem, czy można powiedzieć, aż rewolucyjne, no ale w niektórych kwestiach no naprawdę mogą bardzo ułatwić nam życie, no i na pewno wpłyną na komfort pracy z V-Rayem. I no i część z nich na pewno była wyczekiwana. Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia, to na pewno te zmiany są dużo bardziej korzystne niż zmiany, które zostały wprowadzone w V-Ray Next, no, którego nazwa wskazywała, jakby miała być jakaś rewolucja z V-Ray 3.6 na Next. Jak dla mnie tam żadnej rewolucji nie było i tak naprawdę nie zostało dodane zbytnio jakieś nowe, ciekawe funkcje. Z tego co pamiętam, a w V-Ray 5.0 jednak no, jest to kilka naprawdę fajnych rzeczy, dla których będzie warto bez zastanowienia przesiąść się na nowszą wersję. Raczej nie będzie sensu nie przesiadać się. Więc zaraz przechodząc po tym przy długim wstępie do konkretów, po włączeniu frame buffera możemy zobaczyć, że wygląda inaczej. Ogólnie wszystko to, co wcześniej mieliśmy, zostało. Troszkę może się zmieniło miejsce niektórych tych rzeczy, ale to zaraz zobaczycie. Tutaj po lewej mamy standardową historię. Mamy opcję porównywania dwóch albo nawet czterech różnych renderów ze sobą, czyli to tak jak było, możemy zapisywać. Wszystko standardowo. Największe zmiany natomiast zaszły tutaj po prawej stronie. I tu mamy coś takiego jak layers, czyli po prostu została nam dodana opcja postprodukcji naszych renderów w postaci takich warstw. Bardziej jest to zbliżone obecnie do, powiedzmy, jak działania w Photoshopie. Łatwiej się w tym teraz odnaleźć, ponieważ wcześniej, jeśli na przykład w jednym renderze mieliśmy Denoisera, w drugim nie mieliśmy, w trzecim mieliśmy Lens Effects, to nie zawsze to było takie jasne i logiczne, kiedy dana z tych rzeczy działa, a która nie. No tutaj dzięki temu mamy od razu pewność, że od razu widzimy, na przykład, że w tym renderze nie jest włączony Denoiser, w tym nie jest aktywny Lens Effects, czyli jeżeli chcemy na przykład, żeby działał, to klikamy i działa. No tylko, że trochę zwiększa tutaj tą wartość, żeby było bardziej widać, żeby nie było wątpliwości. No widzicie, teraz jest aktywny ten efekt. Nie chcemy, żeby był aktywny, po prostu klikamy OK i nie jest aktywny. Więc jakby jest to intuicyjne. Tak samo jest z Denoiserem, tylko że z jakiegoś powodu po tym, jak wyłączyłem i włączyłem Maxa, to już jakby zniknął mi ten Denoiser, ale wygląda to tak samo. I tutaj jeszcze mamy opcję, chyba przy każdym z warstw, aby przy większości opacity, czyli to też tak samo jak w Photoshopie, że możemy chcieć, aby w 50% było widać tą warstwę. Tak samo możemy z Denoiserem. Jeśli na przykład w przeszłości, w poprzednich wersjach V-Raya chcieliśmy rozjaśnić nasz render albo zwiększyć kontrast i tak dalej, to mieliśmy tutaj po prawej stronie od razu różne opcje i one były od początku wszystkie pokazane, ale mogliśmy nie korzystać z wszystkich. To tutaj obecnie większość z nich nie ma od początku, ale możemy po prostu dodawać je właśnie w postaci warstw. Czyli na przykład tu mam Exposure, go domyślnie nie ma. No i jeśli chciałbym rozjaśnić ten render, to po prostu klikam sobie tutaj plus Exposure i tutaj mamy właśnie te opcje, które mieliśmy wcześniej. Czyli mam, podkręcam i widzicie, no jest jaśniej. Jeśli chcę, żeby miejsca przepalone były trochę mniej przepalone, to Highlight Burn sobie zmniejszamy i już są trochę mniej przepalone. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli nie chcemy, żeby ta warstwa była widoczna, to ją sobie chowamy.
Tak to mniej więcej działa, więc myślę, że jest to teraz całkiem logiczne. Mamy tutaj jeszcze jakieś różne inne rzeczy, jak na przykład krzywe. Troszkę inaczej to wyglądają, ale działają tak samo, czyli możemy sobie dodać tutaj punkcik. Tutaj trochę przesuniemy w tę stronę, żeby trochę zwiększyć kontrast, tutaj w tą. Nie widzieli. I tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowo, jeśli na przykład nie wiem, dodamy sobie Hue and Saturation i tutaj ustawimy na czarno-biało, to zostało dodane też w niektórych tych warstwach opcje Blend Mode, czy też podobnie jak w Photoshopie możemy ustawić czy i sposób po prostu miksowania. Możemy tutaj wziąć Multiply albo jakieś inne opcje, no to już tam wedle uznania. Jest taka możliwość w każdym razie. I tak samo, więc łatwiej się w tym będzie wszystkim połapać i wiedzieć, co się tutaj dzieje po prostu. Kolejną fajną nową opcją, która została dodana jest biblioteka materiałów. I w sumie nie wiem, dlaczego dopiero teraz zostało dodane, ponieważ w SketchUpie jest to już dostępne od jakiegoś czasu. No i tutaj po prostu mamy bibliotekę materiałów takich podstawowych, ale też takich trochę bardziej złożonych, powiedzmy. Jakieś płytki, cegły, metale, jakieś papiery, szkła, no wszystkie takie podstawowe. Nie korzystałem z nich jeszcze za bardzo, więc nie wiem na ile są, powiedzmy, dobrej jakości, ale na pewno jeśli będziecie potrzebować na szybko jakiegoś materiału betonu czy tam zwykłego drewna, gdzieś tam, nie wiem, bardziej może w tle czy nie, no to można bez problemu wtedy sobie po prostu skorzystać z tego materiału, więc na pewno to ułatwi życie i też przyspieszy pracę. Nie będzie trzeba za każdym razem, jeśli chce mieć jakiś prosty materiał, szukać w internecie tekstur i tak dalej, albo tworzyć ich od zera. Odnośnie materiałów, też z takich ważniejszych rzeczy, to został zmieniony w końcu podgląd naszych kulek. Czyli materiałów na tych kulkach. Na pewno jeśli korzystaliście z wiry materiałów, na pewno się zdarzyło, to mieliście takie odczucie, że to, co jest na tych kulkach, no nie do końca się to pokrywa z tym, co wychodzi finalnie na renderze. No i rzeczywiście tak było, powiedzmy, że z czasem po prostu się wiedziało, jaki efekt się uzyska. No ale nigdy nie było tak, że to, co było widać na kulce, było bardzo podobne do tego, co było na renderze finalnie. Co mogło być trochę frustrujące, powiedzmy, że po wielu latach można było do tego przywyknąć, no ale to nie było to nic, że tak powiem, fajnego. Na przykład tutaj mamy taki materiał, takie złote, postarzone lustro, powiedzmy, chciałem uzyskać. Widzicie, i to, co widzicie na kulce, jest całkiem zbliżone do tego efektu, który tutaj mamy. Więc w końcu nie trzeba się aż tak domyślać. No i z takich drobnostek, to na przykład, jeśli mamy materiał szkła, Tutaj przy okazji pokażę inną ciekawą funkcję, co mamy takie presety. Możemy sobie wybrać właśnie szkło. Oczywiście to są takie presety do materiałów, które nie mają tekstur. Jakieś, nie wiem, woda, srebro, chrom i tak dalej. Ok, więc wybrałem sobie szkło. Też widzicie, nie musimy tworzyć od zera tego materiału. Możemy skorzystać z presetu i teraz dzięki temu, że mamy nowe wyświetlanie tych materiałów, to w końcu widzimy szkło, jak wygląda. W sensie, że tutaj kulka wygląda po prostu, że jest szklana. Wcześniej, jeśli mieliśmy V-Ray materiał i ustawiliśmy materiał szkła, to ta kulka po prostu jakoś znikała. Znaczy, może ona nie znikała, ale przez to, jak ten podgląd był generowany, to jej nie było widać. To wtedy ten kwadracik po prostu wyglądał, jakby był pusty. Tak samo było w sytuacji, kiedy ustawialiśmy sobie materiał lustra i wtedy przez to, że ta kulka była taka w 100% odbijająca i odbijała, powiedzmy, tą przestrzeń, tą próżnię, w której sobie wisiała, to znikała, nie było jej widać, więc też było, powiedzmy, trochę wkurzające. Tak rzucę okiem, czy tu mamy lustro, ale nie widzę tutaj mirror, więc no może dodadzą, no bo to kwestia zmiany dwóch ustawień. W każdym razie, jakbyśmy chcieli mieć lustro, to odhaczamy sobie to. Refrag robimy tak. O, to sobie odznaczamy. No dobra, no i tutaj wiecie, nie znika już nasza kulka. No i po prostu widać, że to jest lustro. No może wygląda trochę jak metal, no ale to jest, powiedzmy, taki typowy materiał lustra.
I inną też taką rzeczą dobrą jest to, że gdy mamy odbicie właśnie glossiness 1.0, to też widać w konturze, to odbija. Bo w tym poprzednim podglądzie, jak się ustawiał 1.0, to ta kulka wyglądała, jakby w ogóle nie odbijała, bo jakoś dziwnie to dziwnie to było przedstawiane, po prostu nie było widać tych odbić. Trzeba było ustawić co najmniej tam, powiedzmy 0.99 i wtedy było to widać. A teraz fajny jest to podgląd. Może da się gdzieś w opcjach ustawić, żeby to było bardziej odszumione, ale powiedzmy, że jest to bliskie temu, co potem będziemy widzieć na renderze, co jest dużym plusem. Kolejną rzeczą, która została dodana w materiałach, to jest taka opcja, taki parametr Sheen. Już wam pokazuję, o co chodzi. Tu mam kilka takich materiałów tkanin, które tam stworzyłem na potrzeby kursu z materiałami. No i taki mamy całkiem fajny materiał aksamitu na przykład. I w przyszłości, jeśli chcieliśmy uzyskać taki efekt tkaniny, która po prostu, powiedzmy, jest jaśniejsza na krawędziach, to trzeba było skorzystać z opcji Fall Off w Diffuse. I ogólnie to działało całkiem dobrze, no ale jednak było to jednak dodatkowe zamieszanie, no i trzeba było tutaj troszeczkę tego poustawiać. Tutaj sobie to skopiuję sobie ten sam materiał na kulkę. Dobra, zmienię tutaj nazwę. Ok, przypisuję. I teraz załóżmy, że nie mielibyśmy tego tutaj follow ustawionego, to ten nasz materiał by wyglądał, ustawiam taki kolor, taki sam. Widzicie, tak. Więc bez tego follow, no jednak efekt jest dużo gorszy. To wygląda to dużo bardziej na taki aksamit. I była to kwestia ustawiania kilku parametrów. Widzicie, a to jest tylko kwestia zmiany diffuse. No i teraz podobny efekt, też nie wiem na ile jeszcze to będzie działać tak jak będę chciał, ale ten sam efekt możemy uzyskać w o wiele prostszy sposób, ponieważ teraz tutaj w parametrach podstawowych będziemy mieli Sheen Parameters i tutaj sobie wklejamy jakiś na przykład jaśniejszy kolor w tej sytuacji i od razu to zaczyna trochę bardziej wyglądać jak tkanina. No i tutaj mamy dodatkowe jakieś, możemy ustawiać sobie glossiness, widzicie, że po prostu im jest to bliższe jedynki, tym ten efekt jest widoczny bardziej tylko na krawędzi, a im jest to bliższe zeru, tym bardziej jakby rozlewa się to na cały ten nasz materiał. Nie bawiłem się tym jeszcze jakoś super bardzo, no ale widzicie, że efekt jest dość zbliżony. Możliwe, że no, nie robiłem testów jakby porównań 1 do 1, ale widzicie, teraz możemy tutaj zmienić tylko kolor, ustawić glossiness i od razu mamy zbliżony efekt, a wcześniej jednak trzeba trochę się pobawić, więc bardzo, bardzo fajna opcja. A teraz przejdę do kolejnego tutaj parametru, który został dodany, code parameters, i to już może być znane na przykład z tego, co pamiętam, w Koranie jest coś takiego. I ogólnie jest taki podobny efekt do V-Ray Blend material, gdzie mogliśmy miksować sobie dwa materiały. Ja wam pokażę przykład, w jakich sytuacjach jak kiedyś to korzystałem. No ostatnio już jakiś czas temu już nie miałem może okazji, ale da się dzięki temu uzyskać bardzo fajny efekt w dość prosty sposób. Załóżmy, że mamy czarny, chcemy zrobić taki czarny lakier samochodowy. Ustawiamy sobie tak. Powiedzmy, że tutaj glossiness dajemy dość wysoko, na nie 0.95. No i no, wygląda to ok, ale powiedzmy, że nie wygląda to jak taka czarny plastik, powiedzmy. Ale nie do końca to wygląda jak lakier samochodowy. No i taki prosty sposób, kiedyś nie jestem tutaj mistrzem od lakierów samochodowych, nie wiem jak to się teraz tworzy, ale takim prostym sposobem kiedyś było po prostu miksowanie dwóch różnych materiałów połyskliwych, gdzie w drugim materiale była inna wartość glossiness. Więc bierzemy sobie tutaj w code amount, wpisujemy na przykład 1. No i teraz te odbicia się nakładają, więc jakby to nie dało takiego do końca efektu, ponieważ są takie same. Ale jeśli na przykład tutaj code glossiness zmienimy na 60, no to trochę przykręcimy jednak. Powiedzmy, może jakoś tak, może z 0.2. Czyli dzięki temu mamy taki efekt nakładających się dwóch różnych odbić. I, no i teraz taka mgiełka powstaje jakby.
Okay, no i zapisałem sobie dwa rendery z code i bez code i teraz weźmiemy A i B. I widzicie, po prawej jest wersja z miksowaniem tej różnych wersji odbić, a po lewej po prostu z jedną wersją bez code material. No i możemy na przykład uzyskać taki efekt. Na pewno będzie można to wykorzystać jeszcze do innych rzeczy. Tutaj chciałem pokazać tylko taki, powiedzmy, dość standardowy przykład. Wcześniej, jeśli chcieliśmy uzyskać taki efekt, to trzeba po prostu tworzyć dwa zupełnie oddzielne materiały i blendować je poprzez na przykład V-Ray Blend Material. Więc też całkiem fajna opcja i myślę, że na pewno też pożądana od dawna. A teraz przejdźmy do jednej z, o ile nie najważniejszej, powiedzmy, rzeczy, która została dodana. I jest to Lightmix. Jeżeli interesowaliście się coś może Corona renderem, to wiecie, że tam Lightmix już istnieje od jakiegoś czasu. No, w wypadku V-Raya no, tego jeszcze nie mieliśmy. Powiedzmy, dało się tam podobne efekty uzyskiwać na przykład w Photoshopie, ale no ale jakby o wiele łatwiej i jest to o wiele, znaczy wiele czasu zaoszczędzimy dzięki tej opcji. Nie będzie trzeba aż tyle w Photoshopie kombinować, przeliczać rendery po 5 razy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Jak mamy nasz render, jest trochę, powiedzmy, zaszumiony, no ale to nie jest, powiedzmy, istotne. Jak mamy nasz render, to teraz mamy tutaj na samym dole source RGB i możemy sobie zmienić na przykład na Lightmix. I teraz to mamy rozpisane wszystkie światła, jakie są w scenie. Aby w ogóle aktywować tę opcję, to będzie trzeba tutaj dodać V-Ray Lightmix jako render element. No i tyle. Lepiej było, jakbym to miał podpisane, te światła, no ale no nie podpisałem, no już tak miałem przeliczone, więc tak zostawiłem. W każdym razie widzicie, to mamy rozpisane wszystkie światła, jakie były użyte w scenie. No i na przykład mamy V-Ray Sun. Jak chcę w ogóle mieć render bez słońca, to po prostu odznaczam sobie i render wygląda tak, jakby sun był w ogóle wyłączony. Jak chcę, żeby był mocniejszy światło słoneczne, to po prostu wpisuję sobie większą wartość i nie muszę tego robić ani w postprodukcji, ani nie muszę przeliczać renderu jeszcze raz. No jest to dość, powiedziałbym, dość rewolucyjna nowa funkcja, bo daje naprawdę ogromne możliwości. Tutaj mam na przykład światło LED-owe. Na przykład jeśli uznacie, a jednak nie chcę mieć LED-u w renderze, odznaczacie i nie ma. No, wygląda, działa to rewelacyjnie. Chcecie mieć mocniejsze światło, to dajecie 3 na przykład. Więc naprawdę rewelacja. Tutaj mamy jakieś, to nie wiem, czego to jest. Pewnie o tych światełek u góry, ale to chyba było wyłączone w ogóle. O, tutaj mamy takie, wiecie, podświetlenie w tej szafce po prawej. Widzicie, jak to dobrze działa. Wyłączając to, po prostu wygląda tak, jakby po prostu nie było tych świateł od początku włączonych, więc to nie jest jakby jakiś taki półśrodek, że to będzie trochę wyglądać trochę tak, jakby nie było włączone, ale widać, że coś jest nie tak. To po prostu wygląda tak samo dobrze, jakby to od początku nie było włączone. Chcę, żeby to świeciło słabiej, po prostu zmniejszam tą wartość. Chcę, żeby świeciło mocniej, podkręcam. No, po prostu rewelacja. Chcę, żeby był inny kolor, to po prostu zmieniam kolor. Widzicie, no wcześniej takie rzeczy, no to dało się też zrobić, jak komuś się chciało i potrafił, a teraz po prostu jest to bajecznie proste. Tutaj mam environment, czyli po prostu światło z V-Ray Sky. Chcemy je podkręcić, to po prostu podkręcamy. Chcemy zmienić barwę tego oświetlenia głównego, też możemy zmienić kilkoma kliknięciami. I nawet działa to przy okazji tych materiałów, które świecą, czyli jak mamy jakiś V-Ray Light Material albo V-Ray Material, który ma Self Illumination, to też to działa. Więc naprawdę daje to ogromne możliwości. Tu na przykład mam kilka renderów, które przygotowałem podczas wykonywania kursu z Corona Renderem i to był po prostu jeden render przeliczony i wszystkie te efekty uzyskałem po prostu korzystając z Lightmix w postprodukcji. Więc widzicie, że możliwości jest naprawdę bardzo dużo i chociażby dla tej funkcji będzie dla mnie, znaczy według mnie będzie trzeba po prostu przerzucić się na nowego V-Raya, jak tylko będzie można, bo daje to ogromne możliwości. No i chyba ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest UVW
Randomizer, jakoś tak to się nazywa. Teraz to rzucę okiem, żeby tutaj nie wprowadzić w błąd. V-Ray UVW Randomizer. I co to nam daje? Tutaj mam przykład takiego sześcianiku, gdzie mam przypisaną teksturę betonu. Taką zwykłą teksturę betonu, która, jak widzicie, powtarza się. Widać tutaj powtarzania takie, szczególnie przez to, że są takie jaśniejsze plamki. Tak samo tutaj, więc jakby specjalnie tak to ustawiłem, aby po prostu było widać tą powtarzalność. No i na pewno spotkaliście się z takimi sytuacjami osobiście, albo widzieliście na cudzych renderach i tak dalej. No wiadomo, że nie jest to nic pożądanego i raczej nie chcemy, żeby było widać taką powtarzalność. No ale szczególnie jest to dotkliwe, jeśli mamy jakieś większe, nie wiem, płaszczyzny i no i po prostu tekstura taka jest, no a chcemy je użyć, no i jest problem. No i potem w takiej sytuacji można było, nie wiem, kombinować na przykład w Photoshopie, tam stampować, były możliwości, no ale było to dość kłopotliwe. A teraz możemy skorzystać z czegoś takiego jak V-Ray UVW Randomizer. I jak to działa? Na przykład jak mamy taki zwykły materiał, ja tutaj nic nie ustawiałem, to jest Sun Diffuse. Wytnę sobie na razie tą teksturę i tutaj wybieramy V-Ray Bitmap. Tutaj po prostu wklejam sobie naszą teksturę, chociaż nie wiem, czy akurat ten sposób przyciągnę ją, powinno to zadziałać. Ok, no mam teksturę. I teraz jeśli chcemy skorzystać właśnie z tego V-Ray UVW Randomizer, tutaj mam Mapping Source, klikam i tutaj mam V-Ray UVW Randomizer, ok. Przypisuję to, ok, włączę sobie tutaj podgląd interaktywny, no widzicie, no i nadal wygląda to tak samo. Troszeczkę tekstura się tutaj przekręciła, ale no nadal widać, że jest ta powtarzalność. Bo tutaj musimy jeszcze zaznaczyć coś takiego jak Stochastic Tiling, znaczamy. I teraz widzicie, że ta tekstura się miksuje, tylko że no w tym wypadku jakby, jak to wyjaśnię najprościej. Tutaj mamy różne parametry. Mamy opcje U-Offset, V-Offset, UV Rotation, U-Scale i tak dalej. I chodzi o to, że jakby on bierze tą naszą jedną teksturę i w sytuacji, jakby ona się miała powtarzać. Nie wiem, czy mi pozwoli. O, więc normalnie ta tekstura po prostu się stykała krawędziami. A dzięki tym opcjom możemy ustalić, że na przykład nie będzie się stykać ta krawędź z tą dokładnie, tylko to będzie jakieś przesunięcie. Albo ta tekstura po prawej na przykład będzie trochę obkręcona. No i domyślne wartości są takie, że są od 0 do 360, czyli ona może być obkręcona o 10 stopni, o 5 albo 180 i dlatego tutaj jakiś taki miszmasz robi. Mamy tutaj U-Scale, czyli możemy ustawić, żeby na przykład ta tekstura obok była troszeczkę mniejsza albo troszeczkę większa. Domyślnie jest 100 i 100, czyli jakby nie zmienia się rozmiar, ale możemy to zmienić. No i to są takie po prostu losowe parametry, dzięki czemu ta tekstura sama się miksuje. No i na przykład, jeśli przeszkadza nam to, że ona się aż tak obraca, no to możemy tutaj wpisać 350 stopni i wtedy nie będzie to aż takiego miszmaszu wielkiego. I na przykład możemy, nie wiem, U-Scale też tam zdać 80%. I dobra. Więc jakby na tym sześcianiku widzicie, że jakby, no nie wiem, jakiegoś, że tak powiem, szału nie ma. Nadal widać jakąś powtarzalność, ale to też kwestia tego, że po prostu ta tekstura jest niezbyt duża i się powtarza wielokrotnie, więc też nie ma co oczekiwać cudów. Ale jeśli chodzi o tą płaszczyznę tutaj większą na dole, znaczy na której stoi ten nasz sześcianik, to myślę, że efekt jest dużo lepszy. Możemy sobie zatrzymać, ja tutaj mam. Zrobię sobie A i B. I po lewej mamy standardowe mapowanie, po prawej z tym randomizerem. To możecie spojrzeć tutaj w tle, jak to wygląda. To ewidentnie widać po prostu powtarzalność. A z tym to widać, że te jaśniejsze miejsca się powtarzają, ale jakby na przykład tekstura nie miała tego jaśniejszego miejsca, to widzicie, że to wygląda jak taka płaszczyzna, gdzie nie ma jednak tej powtarzalności. I wygląda pewno dużo lepiej, a wymagało to tylko kilku kliknięć. Więc no super, super opcja. Oczywiście nie sprawdzi się to w każdej sytuacji, no bo jeżeli byśmy mieli
jakieś drewno z takim wyraźnym rysunkiem, gdzie ono powinno przechodzić jedno w drugie, powiedzmy, no to wtedy jak zaczniemy to je obracać o, nie wiem, nawet, nie wiem, o 20 stopni, no to po prostu nie będzie trafiać, nie będzie pasować do siebie. Więc w takich sytuacjach to nie będzie się do końca dobrze sprawdzać. Ale jeśli właśnie w wypadku jakichś betonów, nie wiem, jakichś żużli, piasków, jakichś takich rzeczy, gdzie nie ma wyraźnego końca i początku, jakby jakichś wyraźnych przejść, że musi dokładnie przejść jakaś dana linia w daną linię, to wtedy się to powinno sprawdzić bardzo dobrze. No i unikniemy w ten sposób takiej powtarzalności, więc w wypadku jakichś tynków, betonów i tak dalej, to myślę, że rewelacyjna opcja i też dzięki temu można będzie zaoszczędzić naprawdę dużo czasu. Więc na tym chyba skończę, bo z takich najważniejszych rzeczy, które na razie zobaczyłem, to chyba tyle. Ale jest ich naprawdę kilka, czyli jakby tak podsumowując, warstwy, które nam na pewno ułatwią edycję renderów w postprodukcji bezpośrednio w frame bufferze. Biblioteka materiałów, tutaj presety materiałów, opcja Sheen, opcja Code, UVW Randomizer, Lightmix. No jest chyba co najmniej 6, jeśli dobrze liczę, rzeczy, dla których warto się zainteresować nowym V-Rayem. I to naprawdę istotne rzeczy, nie są to jakieś takie po prostu funkcje, z których będziecie korzystać raz na pół roku i o nich zapomnicie, tylko naprawdę rzeczy, które były, myślę, że wyczekiwane od bardzo dawna. Więc no, myślałem, że troszkę szybciej mi z tym pójdzie, łącznie, nie wiem, z 25 minut chyba gadałem, ale myślę, że było o czym. No i warto czekać i warto wykupywać ulepszenie V-Raya, jeśli tylko się pojawi, więc dzięki za uwagę i do usłyszenia.